serdecznie witam Państwa w imieniu organizatorów na dzisiejszym spotkaniu Klubu Seniora. Jest to bardzo uroczyste spotkanie, ponieważ 16 listopada 1967 roku, czyli 50 lat temu, powstał Klub Seniora. Za wszelkie starania i uśmiech, odwagę i trudy, za to, że we Wrzosie nigdy nie ma nudy, za to Pani Mazur ogromnie dziękujemy i dalszych spotkań bardzo, bardzo chcemy. W imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie, jak i również wszystkich pracowników, chciałem złożyć najlepsze gratulacje klubowiczom Seniora za tak tutaj piękną działalność z okazji 50-lecia działalności. I przede wszystkim proszę Państwa podziękowania, że Wasza działalność odbywa się pod egidą Spółdzielni Mieszkaniowej. Jesteście tutaj dla nas, można powiedzieć, wartością dodaną dla działalności kulturalnej. Dzięki Wam, można powiedzieć, odbywa się tutaj wiele imprez. Jesteście stałymi bywalcami też i imprez dla najmłodszych. Mieliśmy okazję kilka razy uczestniczyć, także tutaj Państwo jesteście, no można powiedzieć, motorem działania dla tego ośrodka kulturalnego. Ja z perspektywy osoby troszeczkę od Państwa młodszej, w sumie niewiele, bo czas tak szybko leci, no to mogę powiedzieć, że to, co Państwo robią, to bardzo mi się podoba. I bardzo cieszę się, że też mogę to obserwować już w takim młodszym wieku, bo myślę, że Państwo swoją energią są w stanie zawstydzić niejednego młodszego. Taki stereotyp panuje w społeczeństwie, który kiedyś ktoś wymyślił, podał dalej, on jest powtarzany, utrwalany, że w sumie dla seniora pewne rzeczy już się skończyły. Właściwie dwie instytucje są tylko pewne, kościół i przychodnia lekarska, a Państwo swoim działaniem, swoją aktywnością udowadniają, że no jest zupełnie inaczej. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie, w własnym imieniu, w imieniu Pana Prezydenta Józefa Stępowiaka, pogratulować do Państwa działalności, życzyć zdrowia, pomyślności, aktywności. Bo młodym się jest nie ze względu na wiek, ale na aktywność, jaką się ma. I Państwo to bardzo, bardzo dobrze pokazujecie w swojej działalności. I za to bardzo serdecznie chciałbym Państwu podziękować i pogratulować. A na ręce Pani Przewodniczącej chciałbym taki drobny upominek wręczyć, łącznie z listem gratulacyjnym od Pana Prezydenta. Życzymy Państwu dużo, dużo zdrowia, pomyślności, aby Państwo dalej spełniali swoje marzenia, swoje pasje, wypełniali tutaj na miejscu, w tym naszym Państwa, miejscu w Państwa Domu Kultury, Klubie Seniora. Wszystkiego dobrego jeszcze raz dla Państwa od całej Rady Nadzorczej. Nie działałby bez Pani Natalii. Pani Natalia już prawie 20 lat prowadzi klub i chcę rzec, że jest bardzo charyzmatyczna, energiczna i doskonale się sprawdza w różnych warunkach, nie tylko seniorskich. Jestem bardzo wdzięczna. Proszę Państwa, by również nie było tej świetlicy, bo był taki moment, że nie było jej, ale kierownikiem osiedla został Pan Wiesław Rzelski. I Pan Wiesław Rzelski usilnie dążył do tego, aby powstała świetlica. Więc w 1999 roku zostałam tu właśnie kierownikiem, gdzie poprzednio byłam, pracowałam na osiedlu 60-lecia, a moją pracę w ogóle rozpoczęłam w Osiedlowym Domu Kultury. Także w ogóle to się wielkie brawa należą dla Pana Wiesława Rzelskiego.
świetlicy i taka młoda pani w domie podeszła, mówi: panie Henryku, jak pan dzisiaj ładnie wygląda. Ja mówię, no tak, pani kochana, bo jest dzisiaj wielkie święto, 50-lecie klubu seniora, dlatego ubrałam specjalny garnitur z kolekcji Zara i do tego ten garnitur nie pali się. Ona mówi: panie Henryku, no ale jak to? Z kolekcji Zara i nie palący się? Ja mówię: tak, bo byłem w galerii Neptun i tam chodziłem sobie po tych sklepach firmowych i upatrzyłem sobie ten garnitur i weszłem do jednego z tych sklepów, prawda, a tam taka pani, nie wiem, czy sprzedawała, czy nie sprzedawała, ale coś z telefonem robiła. Ja sobie ten garnitur upatrzyłem, mówię: bardzo panią przepraszam, czy mogłaby pani do mnie podejść i podać mi ten garnitur, ja bym chciał go przymierzyć. A ona tak na mnie spojrzała: Zara, nie pali się. Yeah.